Elżbieta Romanowska narzeka na zmiany w nasz nowy dom? Dwa razy więcej pracy. Premiera nowego sezonu Nasz Nowy Dom zbliża się wielkimi krokami. W tym roku fani programu będą mogli oglądać go aż dwa razy w tygodniu. Dla prowadzącej Elżbiety Romanowskiej oznacza to sporo więcej pracy. Co nie do końca chyba pasuje aktorce. W zeszłym roku z rolą prowadzącej Nasz Nowy Dom pożegnała się Katarzyna Dowbor, która przez ostatnie 10 lat była gospodynią i twarzą tego formatu. Jej miejsce zajęła aktorka Elżbieta Romanowska. Wielkie zmiany w Nasz Nowy Dom. Polsat z wielką dumą ogłosił rewolucyjną zmianę, jaka zajdzie w popularnym programie Nasz Nowy Dom. Okazuje się, że widzowie będą mieli okazję oglądać swój ulubiony format aż dwa razy w tygodniu, w środę i czwartki. Ekipa programu wyremontuje dwukrotnie więcej domów i mieszkań, aby jeszcze więcej rodzin miało szansę na nowe, lepsze życie, zachwala zmiany Polsat. Pierwszy odcinek nowego sezonu zostanie wyemitowany 6 marca bieżącego roku. Oprócz Elżbiety Romanowskiej w roli prowadzącej widzowie zobaczą dobrze znaną im ekipę specjalistów od remontów. Architektów Martynę Kupczyk, Martę Kołdej i Macieja Pertkiewicza oraz kierowników budowy Przemysława Oślaka i Wiesława Nowobilskiego. Elżbieta Romanowska: czeka mnie dwa razy więcej pracy. Dla Elżbiety Romanowskiej i ekipy Nasz Nowy Dom podwojenie ilości odcinków w jednym sezonie oznacza dużo więcej dni zdjęciowych i wyjazdów. Już w momencie przyjmowania propozycji prowadzenia programu Romanowska zastanawiała się, jak pogodzi nową pracę z dotychczasowymi zobowiązaniami zawodowymi. To prawda, zastanawiałam się, czy logistycznie to się w ogóle uda, bo propozycja prowadzenia programu pojawiła się z zaskoczenia. W związku z tym nie wiedziałam, czy przy mojej ilości projektów zawodowych, które są już wpisane w mój grafik, to się uda. Nie chciałam, żeby żaden z nich przez to ucierpiał, mówiła Elżbieta Romanowska w rozmowie z Faktem. Jak jednak zapewniła, udało się jej wszystko dobrze rozplanować. Zapewne wtedy nie wiedziała jeszcze o pomyśle, aby program był emitowany dwa razy w tygodniu. Dla Romanowskiej oznacza to dwa razy więcej pracy i mniej wolnego czasu. To już wszystko jasne. W nowym roku czeka mnie dwa razy więcej pracy. Do tej pory jechałam Pendolino, teraz będę pędzić TGV. Wypełnienie danej sobie samej obietnicy o zadbanie bardziej o siebie oraz dopilnowanie, by w moim zaganianym życiu nadal było miejsce na balans, praca przeplatana relaksem, stało się dwa razy trudniejsze. Ale co najważniejsze, nie niemożliwe, napisała Elżbieta Romanowska na Instagramie i dodała: potrzebuję jednak pomocy i wsparcia. Dlatego, aby być w formie, stosuję suplementy, witaminę C, grupa B, palony ryż, tymianek, czosnek, tran. Staram się znaleźć czas na drobne ćwiczenia, chociaż 30 minut co drugi dzień, od czegoś trzeba zacząć. I co najważniejsze, staram się zdrowo i systematycznie odżywiać. Mamina pomidorowa minimum raz w miesiącu obowiązkowo.